Cześć! Dzisiaj kolejny film z serii Teorie po drugim sezonie. Mam nadzieję, że będą dla Was ciekawe. Zarówno twórcy, jak i aktorzy bombardują nas na mediach społecznościowych nowościami z planu trzeciego sezonu. Ciekawa jestem, czy zdjęcia, którymi się dzielą, są wynikiem losowości, czy jest to przemyślana strategia działu marketingu. Materiały, którymi się dzielą, na pierwszy rzut oka wydają się całkiem niewinne, ale fani bardzo szybko dopatrzyli się w nich podpowiedzi co do kolejnych losów naszych bohaterów. Tak więc dziś troszeczkę o tym, troszeczkę też o innych rzeczach. Zapraszam Was do subskrybowania kanału, bo wiem, że większość z Was jeszcze tego nie zrobiła, i kliknięcia łapki w górę, jeśli spodoba Wam się ten film. Zaczynamy! Zacznę od teorii, która jest moim zdaniem wysoce prawdopodobna i wspominałam już o niej w innych filmach. Dziś postanowiłam ją rozwinąć i uargumentować. Tak więc, czy Bartosz jest ojcem Tronte, a co za tym idzie, przodkiem znanych nam Nielsenów? Przytoczmy sobie dialog przeprowadzony między Doris a Agnes w dniu przybycia Agnes do domu Tiedemannów. Egon i ja jesteśmy po ślubie już prawie 10 lat. Wiele zmieniło się w tym czasie. On się zmienił. Nie spędza w domu tyle czasu, co wcześniej. I ta jego praca. Czym zajmował się twój mąż? Agnes odpowiada Doris. Był pastorem, ale nie był człowiekiem głębokiej wiary. Agnes, zapytana przez Doris, czy za nim tęskni, odpowiedziała. Nie był dobrym człowiekiem. Czasem myślę, że dobrze, że nie żyje. A ja jestem wolna. Słowami Noa, które poprzedzają jego atak na Bartosza, są: Adam miał rację, straciłeś wiarę. Przyjmując, że Bartosz faktycznie byłby ojcem Tronte, czyniłoby to wtedy z niego potomka wszystkich Nielsenów. Bez Bartosza nie poznalibyśmy ani Jonasa, ani Marty. Co więcej, jeżeli podejrzenia fanów co do tego, że ojcem Reginy jest Tronte Nielsen, czyniłoby to wtedy z Bartosza swojego własnego prapradziadka. Byłby to kolejny przykład paradoksu, który spotkał na przykład Elizabeth i Charlotte. Kolejna teoria, którą chciałabym Wam przytoczyć, to komentarz, który pojawił się pod jednym z poprzednich moich filmów. Wydał się na tyle ciekawy i przemyślany, że myślę, że Was zainteresuje. Widz pisze: czy Winden istnieje w naszej rzeczywistości? Wikipedia twierdzi, że owszem, gdzieś w Nadrenii. Czy Winden jest również miasteczkiem, które można znaleźć na mapie Niemiec w Uniwersum Dark? W to już wątpię. Nie mamy tu Berlina, Hamburga, nikt nie wspomina o Niemczech. W zasadzie, jeżeli ktoś nowy pojawia się, to nie wiadomo skąd. Nikt też stąd nie wyjeżdża. Paryż Jonasa to fake. Czy to oznacza, że cały Winden to kolejny paradoks czasowy istniejący jedynie w pętli? A może to bąbel przestrzenny istniejący w rzeczywistości alternatywnej, niczym świat opisany w Człowieku z Wysokiego Zamku? A jedynym przebłyskiem z realnego świata jest wizyta Czarnej Marty w ostatnim odcinku drugiej serii. Może też mieszkańcy tego miasteczka nieświadomi są, że żyją gdzieś pod kopułą Kingowską i są przedmiotem eksperymentu czy żartu sił wyższych. Co Wy o tym myślicie? Wiemy, że w latach 20. ludzie żyjący w Winden wspominają jeszcze wojnę, co na myśl przywodzi jednoznacznie I wojnę światową, która skończyła się parę lat wcześniej. Wskazywałoby to na to, że mieszkańcy miasta mieli kontakt z otaczającą ich resztą świata. Czy możemy być tego pewni? Nie całkiem. Nawet psychiatryk, w którym leczył się Jonas po samobójstwie Michaela, był najprawdopodobniej ulokowany w Winden. Co prowadzi nas do kolejnej teorii. Być może to jest tylko easter egg twórców, bo nie mamy za dużo argumentów dla poparcia tezy, o której powiem. Natomiast, czy przyjrzeliście się pacjentom szpitala psychiatrycznego w trakcie wizyty starego Egona Tiedemanna u Ulrisia? Twórcy pokazują zbliżenie na twarzy trzech mężczyzn. Dwoje z nich wygląda całkiem interesująco, ponieważ skóra wokół oka pierwszego nie wygląda na zdrową, a drugi ubrany jest w suknię i ma długie spięte włosy. Drugi sezon poinformował nas o tym, że Benny, transseksualna prostytutka, do której chodził Peter, i Willer, który doprowadza fanów serialu do szaleństwa swoim zasłoniętym prawym okiem, są rodzeństwem. Czy są też rodzeństwem, które w trakcie życia zdołało przenieść się w czasie? Wiemy dobrze, że tą dwójką otaczają sami ludzie wtajemniczeni w koncepcję nielinearnej osi czasu. Dajcie znać, czy uważacie, że jest to wstęp do wydarzeń z trzeciego sezonu, czy tylko mrugnięcie okiem do widza. Bardzo dużo widzów uważa, że Adam nie jest Jonasem. Nie sposób nie zgodzić się z tym,
że serial zostawia na widza bardzo dużo pułapek. Co więcej, argumentacja, że Adam nie jest Jonasem, a tak naprawdę Mikkelem, jest bardzo mocna. Słuchajcie, Mikkel jest jedną z wielu osób, które oprócz Jonasa były powieszone. Michel, umarł czy nie, na pewno również ma na sobie ślad po sznurze. Kiedy dopada Jonasa wizja jego ojca, ma on twarz pokrytą radioaktywną mazią. Czy taka sytuacja miała miejsce i to właśnie to zrujnowało twarz Adama? Przypominam, że u żadnego innego podróżnika nie widzimy formujących się blizn. Kiedy Mikkel przybywa w szpitalu w latach 80., widzi na ścianie obrazek przedstawiający szmaragdową tablicę. Czy zainspirował go on do zgłębienia nauk hermetycznych? Kolejną rzeczą, którą należałoby dodać, to to, że pierwsza scena pierwszego sezonu, czyli samobójstwo Mikkela, dzięki montażowi może być tak naprawdę nie retrospekcją, a jedynie wizualizacją snu Jonasa. Kiedy Jonas spotyka swojego ojca tego samego wieczora, w którym się zabił, Michel mówi mu: może jestem tylko małą częścią ogromnego nowotworu, który jest większy niż cokolwiek, co umiemy sobie wyobrazić. Jonas słyszał już te same słowa, wypowiedziane z ust Adama. Fani serialu myślą, że może to nie do końca jest tak, że Jonas na starość powtarza słowa Mikkela, ale to Mikkel powtarza swoje słowa. Obraz, który wisi w siedzibie Sigmundus w latach 20. XX wieku, to upadek zbuntowanych aniołów autorstwa Petera Paula Rubensa. Przedstawia Michała Archanioła, który spycha potępione anioły do piekła. Dodam, że znaczeniem imion większości naszych bohaterów jest pochodzący od czy dar od Pana. Czy twórcy serialu pokusiliby się na tak jednoznaczną symbolikę, gdyby Adam naprawdę nie był Jonasem? Oddaję to Wam do oceny. Skoro jesteśmy już przy tym temacie, już niedługo na kanale pojawi się pierwszy odcinek z serii o symbolach w Dark, próbujący zanalizować imiona i nazwy serialu. Z pewnością taka analiza przyniesie nam jeszcze więcej podpowiedzi dotyczących trzeciego sezonu. Słuchajcie dalej, jest tego więcej. Podobieństwo między dorosłym Michelem a Adamem. Ich profile wyglądają bardzo podobnie, łączy też ich kształt i kolor oczu, a także nosy. Szkic obrazu w pracowni Michela przywołuje nam na myśl zdjęcie członków Sigmundus z lat 20. A ozdoba na ścianie z trikwetrą w środku w siedzibie Sigmundus jest przeozdobiona literą M. Czy M odnosi się do Michela? Poza powyższymi warto też wspomnieć o fascynacji Michela Houdinim. Michel od zawsze wiedział, jak sprawić, żeby coś zniknęło. Adam jako Mikkel również kochał Martę, była jego siostrą, więc nie byłoby nic dziwnego w tym, że rozpamiętywał ją po tym, jak ją zastrzelił. Jeżeli ta teoria miałaby być prawdą, bardzo zastanawiają mnie dalsze losy prawdziwego Jonasa. Na koniec zostawiłam teorię, która jest całkiem świeża. Powstała ona na skutek udostępnienia na Instagramie przez Barana Boadara zdjęcia Mai Szynę, aktorki wcielającej się w rolę Hanny Kanwalt. Jest to oczywiście zdjęcie z planu zdjęciowego do trzeciego sezonu Dark. Hanna na zdjęciu najprawdopodobniej dalej przebywa w latach 50. Widzimy to po jej ubiorze. Natomiast, co najbardziej przykuło uwagę fanów serialu, to wisiorek znajdujący się na jej szyi. Widzowie niemal od razu skojarzyli go z wisiorkiem przedstawiającym świętego Krzysztofa, który Jonas znalazł przebywając z Martą nad jeziorem w 2019 roku. Przypominam, że parę scen wcześniej Bartosz opowiada miejską legendę o kobiecie, która otopiła się w tym jeziorze. Bartosz mówi też, że gdy woda jest czysta, widać na dnie jej sukienkę, a czasami łapie pływających za stopy. O ile koniec tej krótkiej opowieści brzmi mało prawdopodobnie, tak w latach 50. kobiety raczej nieczęsto chodziły w spodniach. Jak myślicie, czy Hanna faktycznie zginie pod wodą? Jeśli tak, czy ktoś jej w tym pomógł? Znamy przecież kilka bohaterów z odpowiednimi motywami. To już wszystko na dziś. Jak zwykle dajcie znać w komentarzu, jak odnosicie się do tych teorii. Jak wspominałam, już niedługo na kanale kolejne filmy związane z Dark. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia w przyszłości. Cześć!